Wyobraźmy sobie zapowiedź wiatru 10 razy szybszego niż dźwięk. Wieczorny opad kwasu siarkowego. Cyklon o średnicy dwukrotnie większej od Ziemi, trwający 300 lat. To nie scenariusz filmu science fiction, lecz autentyczna pogoda na niektórych planetach. Przedstawimy największe, najgorsze i najdziwniejsze zjawiska pogodowe obserwowane we wszechświecie. Zapraszamy w podróż i radzimy trzymać się mocno. Czeka nas wielkie przedstawienie. Kosmos. Tajemnice wszechświata. Kosmiczna pogoda. Ekstremalne warunki we wszechświecie. Pogoda to ogół zjawisk atmosferycznych. Możemy narzekać na to, co dzieje się na Ziemi. Nękają nas burze z piorunami. Nieznośne gorąco i mróz. Na tle kosmicznych standardów nasza pogoda jest sielska. Deszcz, wiatr i burze mogą mieć jeszcze potworniejsze oblicze. Choć ich mechanizmy są zaskakująco podobne do ziemskich, dają nieporównanie groźniejszy efekt. Temperatura na Wenus wynosi bez przerwy 500 stopni. W piecu do pizzy jest chłodniej. Mars z kolei jest suchy jak pieprz i lodowaty. Mamy burze i huragany spowodowane różnicą temperatury. Słońce nagrzewa planetę nierównomiernie, co wywołuje cyrkulację w atmosferze. Obserwując inne planety, poznajemy zapewne przyszły los Ziemi. Wymienimy najgwałtowniejsze zjawiska pogodowe wszechświata. Żeby poznać perspektywy zmian klimatu, należy przyjrzeć się innym planetom z Układu Słonecznego. Ciepło powoduje powstanie wiatru. Heat is a catalyst that creates winds. Wichry z odległych planet nawet nam się nie śniły. Najsilniejsze wiatry kosmosu. Miejsce trzecie. Prądy strumieniowe na Jowiszu. Jowisz to po prostu olbrzym. Ma masę większą niż pozostałe planety Układu Słonecznego razem wzięte. Wiatr na Jowiszu mógłby zapewnić niezwykłe atrakcje. Prądy strumieniowe na Jowiszu są imponujące. Na Ziemi pojawia się zwykle jeden główny na każdej półkuli. Jowisz ma ponad 30 prądów strumieniowych, ujawnianych przez pasma chmur. Prądy strumieniowe na Jowiszu krążą w przeciwnych kierunkach. Tworzą różnobarwne pasy. Pędzą przez wyjątkową atmosferę o grubości prawie 2000 km. Ziemska atmosfera sięga do 100 km, a prądy strumieniowe są nieliczne.
Dlaczego na Jowiszu są znacznie liczniejsze, a wiatr silniejszy, mimo że ten glob otrzymuje od Słońca 4 razy mniej energii niż Ziemia? Jedna z teorii głosi, że to skutek stopniowego stygnięcia planety. Jowisz ma 300-krotnie większą masę od Ziemi i wielkie zasoby wewnętrznego ciepła. Planeta oddaje je otoczeniu. Ciepło przedostaje się do atmosfery, co powoduje silne prądy wstępujące, które ścierają się z opadającymi chłodnymi masami. Powstają wyże i niże, obszary ciepłe i zimne. Atmosfera dąży do równowagi, podobnie jak ziemska. W wysokich warstwach atmosfery Jowisza wyniesiona energia wytwarza burze i wiatry. Prądy powietrza niosące ogromne masy gazu są niezmiernie silne. Osiągają prędkość kilkuset kilometrów na godzinę. W przeciwieństwie do ziemskich są trwałe. Wiatr na Ziemi bardzo rzadko przekracza 300 km na godzinę. Prądy strumieniowe na Jowiszu regularnie przekraczają 500 km na godzinę. Szybki wiatr nie pozwala się uwolnić. Lot w jowiszowym prądzie równikowym przypomina jazdę kolejką górską. Niekończąca się przejażdżka. Ale zabawa. Podróżnik zaliczałby wzloty i upadki po kilkaset kilometrów. Wielkie skoki. Różnica ciśnień przekraczałaby tę między morzem a Mount Everestem. Prądy strumieniowe Jowisza robią wrażenie, ale 500 km na godzinę to drobiazg w porównaniu z następną planetą. Najsilniejsze wiatry kosmosu. Miejsce drugie? Neptun. Naukowcy intuicyjnie wykluczali istnienie na Neptunie gwałtownych zjawisk pogodowych, zwłaszcza porywistych wiatrów, bo lodowy olbrzym nie jest dość rozgrzany. Neptun jest zmrożony. Dociera do niego 1000 razy mniej energii słonecznej niż na Ziemię. Do 1989 roku uznawano, że na Neptunie niewiele się dzieje. Po olbrzymiej orbicie okrąża on Słońce w ciągu 165 lat. Z tego powodu astronomowie nie spodziewali się tam nadzwyczajnych odkryć. Zmienili zdanie, oglądając zdjęcia z sondy Voyager 2. Ku ich zdziwieniu, mijając planetę, orbiter zarejestrował obraz chmur okrążających Neptuna z ogromną prędkością. Coś musiało je poruszać. Ale skąd wiatr tak daleko od Słońca? Neptun jest najbardziej wietrzną planetą naszego Układu. Wicher osiąga 1500 km na godzinę. Nieustannie przekracza ziemską barierę dźwięku. Szacuje się, że w pewnych warunkach wiatr może osiągnąć nawet 2500 km na godzinę i powodować burzę. Wciąż nie potrafimy wytłumaczyć, dlaczego wiatr na Neptunie wieje znacznie szybciej niż na Jowiszu, na który trafia aż 25 razy więcej światła. Zgodnie z ziemskimi normami, brak światła słonecznego i ciepła powinien uniemożliwiać powstawanie wiatrów. Można przypuszczać, że silniejsze nasłonecznienie wywołuje silniejsze wiatry. To nieprawda. Ich średnia prędkość na Ziemi wynosi 50 km na godzinę, a na Neptunie 1500.
Naukowcy sądzą, że Neptun zachował wewnętrzną energię od czasu swojego powstania przed miliardami lat. Ale jak wewnętrzne źródło ciepła może napędzać wiatry? Wnętrze Neptuna dostarcza atmosferze dwa razy więcej energii niż Słońce. Ale to jeszcze nie wyjaśnia zagadki potężnych wiatrów. Naukowcy znaleźli dodatkową przyczynę gwałtowności zjawisk. Brak tarcia sprawia, że nic nie hamuje wiatrów szalejących wokół planety. Dobrze, że na Ziemi występuje tarcie atmosfery o powierzchni. Wiatry uderzają o drzewa, budynki i skały. Tarcie spowalnia przepływ powietrza. Tak jak inne gazowe olbrzymy, Neptun nie ma trwałej powierzchni. Dzięki słabemu tarciu nawet znikome promieniowanie słoneczne może wywołać bardzo silny wiatr. Wiatry na Neptunie są najsilniejsze w Układzie Słonecznym. Ale rekord należy do odleglejszych rejonów Wszechświata. Do największych odkryć planetologów należą wiatry, jakich nie chcielibyśmy doświadczyć. Najsilniejsze wiatry kosmosu. Miejsce pierwsze. Gorące Jowisze. Poszukiwacze ekstremalnej pogody powinni wybrać się na gorące Jowisze. Jest to klasa planet pozasłonecznych. Gorące Jowisze to miejsce znacznie gorsze niż Neptun. W porównaniu z nimi na Neptunie panuje spokój. Gorące Jowisze krążą po ciasnych orbitach bliżej niż Merkury wokół Słońca. Intensywne ogrzewanie powoduje gwałtowne zjawiska pogodowe. Dociera na nie 20 tysięcy razy więcej energii niż do Jowisza. Panuje tam bardzo wysoka temperatura, 800 do 1100 stopni. Niektóre gorące Jowisze obracają się synchronicznie, wyhamowywane przez siły pływowe. Światło gwiazdy pada tylko na jedną stronę planety. Gwiazda oświetla wciąż tę samą stronę globu, która szybko się nagrzewa. Druga strona planety pozostaje zacieniona i powinna być zimna. Naukowcy zmierzyli temperaturę planety, gdy przechodziła przed i za gwiazdą. Stwierdzili, że obie strony emitują podobne ilości podczerwieni, czyli mają zbliżoną temperaturę. Jasność i temperatura planety po obu stronach niewiele się różniły. Fenomen zadziwił naukowców. Coś przenosi energię z oświetlonej strony planety na przeciwną. Ale co? Niewątpliwie bardzo szybki wiatr. Obliczono, że osiągają 10 tysięcy kilometrów na godzinę. Wiatr na gorących Jowiszach dmie nieporównanie szybciej niż to bywa w Układzie Słonecznym. Ile to jest 10 tysięcy kilometrów na godzinę? Przy tej prędkości podróż z Nowego Jorku do Los Angeles trwałaby 20 minut. Na nagrzewanej stronie dziennej gromadzi się gorący gaz, spychany przez ciśnienie ku nocnej stronie planety. Wędrujące masy gazu przenoszą energię z ogrzewanej na chłodzoną stronę planety. Widać analogię do windsurfingu. W wietrzny dzień stawiam żagiel, łapię wiatr i ruszam z kopyta.
Podobnie w atmosferze wiatr przenosi energię na nocną stronę, zanim się schłodzi. Trudno o surowsze warunki. Wiatr o prędkości 10 tysięcy km na godzinę to rekord wszechświata. Naukowcy przekonali się, że pogoda w kosmosie może zaskakiwać. Czasem wiatr wywołuje trąby powietrzne i cyklony. Kosmiczne tornada są nieprzewidywalne i zachowują się dziwnie. Najsilniejsze tornada wszechświata. Miejsce trzecie. Kosmiczna tromba powietrzna. Ostatnio odkryto w kosmosie gigantyczny wir. To obiekt Herbiga Haro, utworzony przez strumień gazu wyrzuconego przy narodzinach gwiazdy. Obiekt Herbiga Haro to świecąca chmura gazu. Ujawnia się, gdy szybki strumień materii uderza w nieruchome skupisko gazu. Energia zderzenia sprawia, że rozżarzony gaz zaczyna świecić. Ten obiekt powinien otrzymać pierwszą lokatę w rankingu największych huraganów, gdyby nie jeden szczegół. Odkryty obiekt nie jest gazowym wirem. Ma spiralny kształt podobny do tornada, ale nie jest wynikiem ruchu wirowego. Tromba powietrzna to lej wirującego gazu. Natomiast ten kosmiczny obiekt powstał wskutek oddziaływania pola magnetycznego na międzygwiezdny gaz i pył. Wydaje się, że spiralny kształt tego tworu jest przypadkiem, bo inne obiekty Herbiga Haro wyglądają inaczej. Wynika to z innego mechanizmu powstawania. Drugą lokatę w rankingu kosmicznych tornad zajmuje zjawisko podobne do ziemskich trąb powietrznych. To marsjańskie burze pyłowe, swoiste tornada czerwonej planety. W ciągu marsjańskiego roku obserwujemy tysiące miejscowych huraganów. Wzbijają gęste chmury pyłu o średnicy setek i wysokości kilku kilometrów. Czerwona planeta jest pylista i nieprzyjemna. Jej powierzchnię pokrywa piach. Nie widać tam wody. Gdy nad pustynią wstaje słońce, zaczyna się robić groźnie. Pyłowe diabły są trombami o średnicy setek metrów i wysokości kilometra. Przemieszczają się z prędkością ponad 100 km na godzinę. Przypominają nieco ziemskie trąby powietrzne. Układ sił w pyłowym diable przypomina ten w trąbie powietrznej. Oba tworzą się w centrach obszarów mierzowych, obieganych przez prądy powietrza. Prędkość wiatru tornada jest większa od prędkości diabła. Trąby powietrzne sieją zniszczenie. Naukowcy z Uniwersytetu Stanu Iowa wciąż pogłębiają wiedzę o nich. Zbudowali największy na świecie symulator tornad, żeby pojąć kształtowanie wirów. Badania w małej skali pomagają zrozumieć właściwości tych prawdziwych, a nawet galaktycznych wirów. Do obserwacji wiru naukowcy używają łupin fistaszków i suchego lodu. Na górze mamy dwumetrowy wentylator, który zasysa powietrze.
Ruch wstępujący sprawia, że masy powietrza dopływające z boku zaczynają krążyć. Potrafimy tym sterować. Ta aparatura śledzi powstawanie trąby powietrznej, która pojawia się przy gruncie i tworzy lej. Pyłowe diabły wyrzucają piasek z powierzchni jak trąby powietrzne. Światło słoneczne ogrzewa powierzchnię planety. Ciepło jest przenoszone do atmosfery przez ruchy konwekcyjne powietrza. Wraz z nimi unoszą się kłęby pyłu. Masy powietrza wirują i wznoszą się coraz wyżej. Wir miewa kilkaset metrów wysokości i około 100 średnicy. W końcu diabeł rusza przed siebie. Marsjański pyłowy diabeł byłby jednak nieszkodliwy dla gości. Atmosfera czerwonej planety jest rzadka. Z trudem odczulibyśmy powiew wiatru. To wynik znikomego ciśnienia gazu. Pyłowy diabeł nie zdoła zniszczyć niczego na swojej drodze. Najpotężniejsze huragany to wydarzenia o skali galaktycznej. Są sprzeczne z ugruntowanymi teoriami. W dodatku stanowią podwójne zagrożenie. Najsilniejsze tornada wszechświata. Miejsce pierwsze. Wiry na Wenus. Wenus budziła romantyczne skojarzenia, ale panują na niej piekielne warunki. Temperatura jest nieznośnie wysoka z powodu efektu cieplarnianego. Procesy chłodzenia planety są nieskuteczne. Wenus to wyjątkowo niegościnna planeta. Wysyłane przez nas sondy nie wytrzymują tamtejszego środowiska. Po kilku minutach w atmosferze ulegają zniszczeniu. Z powodu gorąca nieustannie szaleją tu huragany. W takich warunkach powstały jedne z największych zaobserwowanych wirów. Na biegunie południowym Wenus obserwujemy podwójne, odwrócone tornado. Odkąd sonda Venus Express dostarczyła wyraźnych fotografii planety, naukowcy usiłują zgłębić tajemnicę układu wiatru wokół bieguna południowego. Tornado jest odwrócone, bo wąską podstawę ma na górze, a lej rozszerza się w stronę powierzchni. Ziemski lej wiąże się z prądami wznoszącymi. Jeszcze dziwniejszy jest układ podwójny. Dwa leje krążą wokół siebie, widać je wyraźnie. Według astronomów wiry są efektem transportu ciepła w atmosferze z najgorętszej strefy równikowej do najchłodniejszych biegunów. Zbiegający się ze wszystkich stron gaz, tak jak woda przy odpływie, wprawia się w ruch obrotowy. Wciąż nie wiemy, dlaczego na Wenus powstał podwójny wir. Dwie trąby mają duże znaczenie dla Wenus. Ich średnica wynosi tysiące kilometrów. Wiatr osiąga setki kilometrów na godzinę. Występują stale. Pogoda na innych planetach przybiera dziwne formy. Nawet deszcze są niezwykłe.
Atmosfery większości globów mają inny skład chemiczny niż nasza. Opady w nich mogą być dla nas zabójcze. Przedstawimy najbardziej śmiercionośne deszcze kosmosu. Najgroźniejsze deszcze wszechświata. Miejsce trzecie. Opad metanowy. Daleko poza pierścieniami Saturna leży drugi co do wielkości księżyc Układu Słonecznego. Tytan. W 2005 roku sonda Huygens-Cassini przeszła przez atmosferę i wylądowała na jego powierzchni. Znalazła się w krajobrazie zaskakująco podobnym do ziemskiego. W Układzie Słonecznym morza znajdzie się tylko na Ziemi i na Tytanie. Według mnie ten księżyc jest karykaturą błękitnej planety. Zdumieni naukowcy odkryli góry, bagna, a nawet zbiorniki równie wielkie jak jezioro górne. Ale cieczą na Tytanie nie jest woda, lecz metan. Ludzi obowiązywałby tam zakaz kąpieli. Jeziora wypełnia ciekły metan, lodowaty płyn. Dlatego w atmosferze Tytana wskutek kondensacji powstaje metanowy opad. Deszcz na Księżycu zdarza się rzadko. Naukowcy tylko kilka razy dostrzegli chmury w jego atmosferze. Zauważyli za to wiele dowodów występowania intensywnych deszczów, głębokie kałuże. Jesteśmy w Tucson. Od wielu dni nie było tu opadów. Za to, gdy pada, to mocno. Masy wody rozmywają wszystko. Podobne ślady dostrzegliśmy na Tytanie. Rzadko występują tam opady, ale te nieliczne powodują silne zjawiska erozyjne. Tytana nawiedzają potężne ulewy. Na powierzchni widać wiele tworów świadczących o ich intensywności. Naukowcy twierdzą, że deszcz nad Tytanem zbiera się powoli. Gdy już się zgromadzi dość chmur, następuje gwałtowna ulewa. Jak wyglądają tamtejsze deszcze? Bywają potężne nawałnice, gdy całe niebo pokryte jest chmurami. Jednak krople opadają łagodnie, wolniej niż na Ziemi, jak na zwolnionym filmie. Wiatr wieje wolniej, więc opad nie zacina. W kałużach nie zbiera się woda, tylko gaz ziemny. Wyobraźmy sobie trującą mrzawkę, krople o konsystencji ropy naftowej i jeziora o temperaturze minus 180 stopni. To Tytan. Najgroźniejsze deszcze wszechświata. Miejsce drugie. Kwas siarkowy. Na Wenus nigdy nie brakuje ciepła słonecznego. Zawartość dwutlenku węgla w atmosferze powoduje efekt cieplarniany na ogromną skalę. Takie warunki ułatwiają kondensację. Powstają grube chmury. Przeważają w nich związki siarki. Jak na ironię, Wenus nazwano imieniem bogini piękna. Źródłem jej urody jest jeden z najmocniejszych kwasów. Można spokojnie wykluczyć, że kobiety są z Wenus. Można tam zaobserwować burze i komórki konwekcyjne. Niektóre chmury podlegają silnym turbulencjom. Gwałtowne opady powstają 50 km nad powierzchnią Wenus.
W grubej warstwie chmur nieustannie tworzy się kwaśny deszcz. Opad na Wenus składa się z kwasu siarkowego znanego z akumulatorów. Jest bardzo żrący, wypaliłby naszą skórę i spowodował inne zniszczenia. Kwas siarkowy wyżarłby całe ludzkie ciało. Pozostałby tylko proch. Plebiscyt wygrał najbardziej toksyczny, a może nawet najniebezpieczniejszy ze wszystkich deszczy. Brązowe karły kryją się w ciemnościach kosmosu. Są cięższe od Jowisza, najmasywniejszej planety naszego Układu, ale ciemne. Z trudem można je zaobserwować przez teleskop. Brązowy karzeł to nieudana gwiazda. Wielka kula gazu, która nie rozbłysła. Żeby nastąpił zapłon reakcji termojądrowej, masa gwiazdy musi być odpowiednio duża. Brązowe karły nie spełniają tego warunku. Choć brązowe karły to nie wypadek, panuje na nich wysoka temperatura. Ponad 1500 stopni. Prawdziwe gwiazdy są zbyt gorące, żeby mieć atmosferę i pogodę. Nad brązowymi karłami możliwa jest konwekcja i kondensacja. W skrajnych warunkach powstaje wyjątkowy deszcz. Najgroźniejsze deszcze wszechświata. Miejsce pierwsze – żelazny deszcz. Wysoko w atmosferze brązowego karła jest tak gorąco, że nawet żelazo paruje i krąży w atmosferze jak woda nad ziemią. Gdy obłoki unoszą się i stygną, żelazo krzepnie i spada jako piasek. Żelazo ulega kondensacji i powstają chmury. Równie ładne jak nasze, ale złożone z okruchów rozgrzanych do 1000 stopni. Brązowy karzeł ma wielkość Jowisza, ale kilkadziesiąt razy większą masę. Przyciąganie jest tam 300 razy silniejsze niż na Ziemi. Przedmioty spadają znacznie szybciej. Piaskarka dobrze obrazuje efekt działania deszczu na brązowym karle. Atmosfera karła i grawitacja, 300 razy silniejsza od ziemskiej, sprawiają, że drobinki żelaza spadają z prędkością 100-150 km na godzinę. Szlifują jego powierzchnię. Siła piaskarki starła powierzchnię nierdzewnej stali. Nie trudno zgadnąć, co by się stało z blachą wystawioną na działanie żelaznego deszczu, drobinek rozpędzonych do 200 km na godzinę. Krople płynnego żelaza mają temperaturę 1500 stopni. Osiągają prędkość do 200 km na godzinę. Żaden parasol nie ochroni przed gradem ze stopionego żelaza. Byłby to deszcz z piekła rodem. To musi być najgorsza pogoda. Ciepło, konwekcja i kondensacja kształtują pogodę. Te trzy czynniki mogą wywołać na planetach potężne deszcze, wiatry o prędkości naddźwiękowej i wielkie susze. Połączenie tych elementów tworzy potężne cyklony. Do powstania burzy potrzebne jest zróżnicowanie temperatury. Na Ziemi pojawiają się między rejonami o różnym nasłonecznieniu. Typowy przykład to kontrast między oceanem a lądem. Huragany, tornada i wiry to największe osobliwości pogodowe na Ziemi. Oraz na odległych planetach. Na błękitnej planecie cyklony trwają kilka godzin, najwyżej kilka dni. W głębi kosmosu nawet po kilkaset lat. Przy kosmicznych huraganach nasze przypominają powiew letniego wietrzyku.
Najgroźniejsze cyklony wszechświata. Miejsce trzecie. Wielka ciemna plama na Neptunie. Najszybszy wiatr w Układzie Słonecznym wieje na Neptunie. Zaobserwowano też na nim dziwne, wielkie, ciemne plamy. Przypominają cyklony tropikalne. Pojawiają się równie niespodziewanie, jak znikają. Przemieszczają się wokół planety przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Zarejestrowała je sonda Voyager 2. Niebieskie i czarne zarysy sugerowały, że te antycyklony mają wielkość Ziemi. Naukowcy nie potrafią orzec, skąd się wzięły, ani dlaczego są czarne. Ale to nie jedyne tajemnicze cyklony w Układzie Słonecznym. Najgroźniejsze cyklony wszechświata. Miejsce drugie. Wielka biała plama na Saturnie. Symbolem Saturna są niezwykłe pierścienie, ale to jego atmosfera kryje szczególną tajemnicę. Za pewien czas powinien wystąpić w niej jedyny w swoim rodzaju cyklon. Nazwano go Wielką Białą Plamą. Rozwija się co 30 lat i przysłania cały równik planety. Zjawisko to obejmuje cały glob. Sądzimy, że to ogromna burza. Cyklon powstaje na równiku w strefie największego nasłonecznika. Nagromadzenie ciepła wywołuje huragany. Nic ich nie zatrzymuje, bo na powierzchni gazowego olbrzyma nie ma tarcia. Zjawisko rozwija się jak lawina. Obiekt nabiera prędkości i po jakimś czasie obejmuje cały glob. Po kilku miesiącach burza traci energię i cichnie na kolejne 30 lat. Naukowcy nie wiedzą, co jest przyczyną jej powstawania i regularności. Wielka biała plama na Saturnie nie jest jednak najpotężniejszym, ani najtrwalszym, ani największym cyklonem w Układzie Słonecznym. Naukowcy zgłębiający skrajne zjawiska atmosferyczne od dawna fascynują się Jowiszem. Od wieków badają tamtejszy wielki cyklon. Najgroźniejsze cyklony wszechświata. Miejsce pierwsze. Wielka czerwona plama na Jowiszu. Masywny Jowisz przyćmiewa inne planety Układu Słonecznego. Do jego wizerunku dobrze pasuje pogoda, kolejny przejaw siły i wielkości. W 1664 roku astronom Robert Hooke wypatrzył coś dziwnego na Jowiszu. Była to tarczka, nazywana obecnie Wielką Czerwoną Plamą. Nieruchomy antycyklon o średnicy kilka razy większej niż Ziemia. Od 1664 roku pozostaje w tym samym miejscu. Należy do największych dziwów Układu Słonecznego. Odkrycie nazwano Wielką Czerwoną Plamą, ale dopiero po stuleciach, gdy powstały odpowiednio silne teleskopy, stwierdzono, czym ona jest. Wielka Czerwona Plama to największy cyklon Układu Słonecznego. Wiemy, że szaleje od ponad 300 lat. Na Jowiszu powstał największy wir pod Słońcem. Jest to antycyklon, przypomina huragan, ale działa inaczej. Napędza go źródło ciepła, tworzy wirowy układ wiatrów. W oku cyklonu zmieściłyby się dwie Ziemie. Wiatr osiąga prędkość 500 km na godzinę. W
Tornada i Wielka Czerwona Plama to olbrzymie wiry. Pierwsze powstają wokół niżu, a druga wyżu. W obu wiatr wokół oka jest ogromnie silny. Wielka Czerwona Plama niczym tajfun okrąża Jowisza. Wiatr osiąga nawet 1000 km na godzinę. Zdaje się, że zjawisko nigdy nie słabnie, zasila je wewnętrzne ciepło planety. Oko wchłania wszystko na swojej drodze. Wielka Czerwona Plama wchłania wszystkie małe wiry, które stają na jej drodze. Z powodu znikomego tarcia wobec braku stałej powierzchni na Jowiszu uważa się, że cyklon będzie szalał jeszcze przez wieki. Tarcie o powierzchni Ziemi sprawia, że kilka dni po dotarciu na ląd huragany tracą siłę. Wielka Czerwona Plama istnieje od wieków. Trudno to wytłumaczyć inaczej niż słabością tarcia o powierzchnię Jowisza. Jowisz to dobry przykład planety, na której wewnętrzne ciepło przynajmniej częściowo napędza huragany. Te mogą trwać nawet kilkaset lat. Pogoda to stan atmosfery. Na odległych planetach zaobserwowano skrajne przypadki zjawisk znanych nam z Ziemi. Czemu służy obserwacja pogody na odległych globach? Do poznania ziemskiego klimatu nie wystarczy badanie lokalnych zjawisk, ponieważ w ten sposób tracimy perspektywę. Możemy opisać efekt cieplarniany na Ziemi, ale to na Wenus obserwujemy jego długofalowe skutki. Pogląd, że rozwiązanie ziemskich problemów znajdziemy wyłącznie na naszej planecie, jest krótkowzroczny i błędny. Obserwując znane zjawiska w nietypowym otoczeniu, możemy się przekonać, czy na pewno znamy ich naturę. Pogoda jest kluczowa w rozważaniach na temat życia na innych planetach. Ziemia jest jedną z wielu planet, a Słońce jedną z wielu gwiazd. Nasz układ nie wyróżnia się spośród milionów w galaktyce. Obserwując inne planety, możemy się wiele nauczyć. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amerkomesa. Tekst Jakub Szpetulski-Łazarowicz. Konsultacja Zbigniew Gawryś. Czytał Andrzej Leszczyński. Cyklon powstaje na równiku w strefie największego nasłonecznika. Nagromadzenie ciepła wywołuje huragany. Nic ich nie zatrzymuje, bo na powierzchni gazowego olbrzyma nie ma tarcia. Zjawisko rozwija się jak lawina. Obiekt nabiera prędkości i po jakimś czasie obejmuje cały glob. Po kilku miesiącach burza traci energię i cichnie na kolejne 30 lat. Naukowcy nie wiedzą, co jest przyczyną jej powstawania i regularności. Wielka biała plama na Saturnie nie jest jednak najpotężniejszym, ani najtrwalszym, ani największym cyklonem w Układzie Słonecznym. Naukowcy zgłębiający skrajne zjawiska atmosferyczne od dawna fascynują się Jowiszem. Od wieków badają tamtejszy wielki cyklon. Najgroźniejsze cyklony wszechświata. Miejsce pierwsze. Wielka Czerwona Plama na Jowiszu. Masywny Jowisz przyćmiewa inne planety Układu Słonecznego. Do jego wizerunku dobrze pasuje pogoda, kolejny przejaw siły i wielkości. In
W 1664 roku astronom Robert Hooke wypatrzył coś dziwnego na Jowiszu. Była to tarczka, nazywana obecnie Wielką Czerwoną Plamą. Nieruchomy antycyklon o średnicy kilka razy większej niż Ziemia. Od 1664 roku pozostaje w tym samym miejscu. Należy do największych dziwów Układu Słonecznego. Odkrycie nazwano Wielką Czerwoną Plamą, ale dopiero po stuleciach, gdy powstały odpowiednio silne teleskopy, stwierdzono, czym ona jest. Wielka Czerwona Plama to największy cyklon Układu Słonecznego. Wiemy, że szaleje od ponad 300 lat. Na Jowiszu powstał największy wir pod Słońcem. Jest to antycyklon. Przypomina huragan, ale działa inaczej. Napędza go źródło ciepła, tworzy wirowy układ wiatrów. W oku cyklonu zmieściłyby się dwie ziemie. Wiatr osiąga prędkość 500 km na godzinę. Tornada i Wielka Czerwona Plama to olbrzymie wiry. Pierwsze powstaje daleko poza pierścieniami Saturna, leży drugi co do wielkości Księżyc Układu Słonecznego. Tytan. W 2005 roku sonda Huygens-Cassini przeszła przez atmosferę i wylądowała na jego powierzchni. Znalazła się w krajobrazie zaskakująco podobnym do ziemskiego. W Układzie Słonecznym morza znajdzie się tylko na Ziemi i na Tytanie. Według mnie ten księżyc jest karykaturą błękitnej planety. Zdumieni naukowcy odkryli góry, bagna, a nawet zbiorniki równie wielkie jak jezioro górne. Ale cieczą na Tytanie nie jest woda, lecz metan. Ludzi obowiązywałby tam zakaz kąpieli. Jeziora wypełnia ciekły metan, lodowaty płyn. Dlatego w atmosferze Tytana wskutek kondensacji powstaje metanowy opad. Deszcz na Księżycu zdarza się rzadko. Naukowcy tylko kilka razy dostrzegli chmury w jego atmosferze. Zauważyli za to wiele dowodów występowania intensywnych deszczów, głębokie kałuże. Jesteśmy w Tucson. Od wielu dni nie było tu opadów. Za to, gdy pada, to mocno. Masy wody rozmywają wszystko. Podobne ślady dostrzegliśmy na Tytanie. Rzadko występują tam opady, ale te nieliczne powodują silne zjawiska erozyjne. Tytana nawiedzają potężne ulewy. Na powierzchni widać wiele tworów świadczących o ich intensywności. Naukowcy twierdzą, że deszcz nad Tytanem zbiera się powoli. Gdy już się zgromadzi dość chmur, następuje gwałtowna ulewa. Jak wyglądają tamtejsze deszcze? Bywają potężne nawałnice, gdy całe niebo pokryte jest chmurami. Jednak krople opadają łagodnie, wolniej niż na Ziemi, jak na zwolnionym filmie. Wiatr wieje wolniej, więc opad nie zacina. W kałużach nie zbiera się woda, tylko gaz ziemny. Towanie wirów. Badania w małej skali pomagają zrozumieć właściwości tych prawdziwych, a nawet galaktycznych wirów. Do obserwacji wiru naukowcy używają łupin fistaszków i suchego lodu. Na górze mamy dwumetrowy wentylator, który zasysa powietrze. Ruch wstępujący sprawia, że masy powietrza dopływające z boku zaczynają krążyć.
Potrafimy tym sterować. Ta aparatura śledzi powstawanie trąby powietrznej, która pojawia się przy gruncie i tworzy lej. Pyłowe diabły wyrzucają piasek z powierzchni jak trąby powietrzne. Światło słoneczne ogrzewa powierzchnię planety. Ciepło jest przenoszone do atmosfery przez ruchy konwekcyjne powietrza. Wraz z nimi unoszą się kłęby pyłu. Masy powietrza wirują i wznoszą się coraz wyżej. Wir miewa kilkaset metrów wysokości i około 100 średnicy. W końcu diabeł rusza przed siebie. Marsjański pyłowy diabeł byłby jednak nieszkodliwy dla gości. Atmosfera czerwonej planety jest rzadka. Z trudem odczulibyśmy powiew wiatru. To wynik znikomego ciśnienia gazu. Pyłowy diabeł nie zdoła zniszczyć niczego na swojej drodze. Najpotężniejsze huragany to wydarzenia o skali galaktycznej. Są sprzeczne z ugruntowanymi teoriami. W dodatku stanowią podwójne zagrożenie. Najsilniejsze tornada wszechświata. Miejsce pierwsze. Wiry na Wenus. Wenus budziła romantyczne skojarzenia, ale panują na niej piekielne warunki. Intensywne ogrzewanie powoduje gwałtowne zjawiska pogodowe. Dociera na nie 20 tysięcy razy więcej energii niż do Jowisza. Panuje tam bardzo wysoka temperatura, 800 do 1100 stopni. Niektóre gorące Jowisze obracają się synchronicznie, wyhamowywane przez siły pływowe. Światło gwiazdy pada tylko na jedną stronę planety. Gwiazda oświetla wciąż tę samą stronę globu, która szybko się nagrzewa. Druga strona planety pozostaje zacieniona i powinna być zimna. Naukowcy zmierzyli temperaturę planety, gdy przechodziła przed i za gwiazdą. Stwierdzili, że obie strony emitują podobne ilości podczerwieni, czyli mają zbliżoną temperaturę. Jasność i temperatura planety po obu stronach niewiele się różniły. Fenomen zadziwił naukowców. Coś przenosi energię z oświetlonej strony planety na przeciwną. Ale co? Niewątpliwie bardzo szybki wiatr. Obliczono, że osiągają 10 tysięcy kilometrów na godzinę. Wiatr na gorących Jowiszach dmie nieporównanie szybciej niż to bywa w Układzie Słonecznym. Ile to jest 10 tysięcy kilometrów na godzinę? Przy tej prędkości podróż z Nowego Jorku do Los Angeles trwałaby 20 minut. Na nagrzewanej stronie dziennej gromadzi się gorący gaz, spychany przez ciśnienie ku nocnej stronie planety. Wędrujące masy gazu przenoszą energię z ogrzewanej na chłodzoną stronę planety. Widać analogię do windsurfingu. W wietrzny dzień stawiam żagiel, łapię wiatr i ruszam z kopyta.
Podobnie w atmosferze wiatr przenosi energię na nocną stronę, zanim się schłodzi. Trudno o surowsze warunki. Wiatr o prędkości 10 tysięcy km na godzinę to rekord wszechświata. Naukowcy przekonali się, że pogoda w kosmosie może zaskakiwać. Prawdziwe gwiazdy są zbyt gorące, żeby mieć atmosferę i pogodę. Nad brązowymi karłami możliwa jest konwekcja i kondensacja. W skrajnych warunkach powstaje wyjątkowy deszcz. Najgroźniejsze deszcze wszechświata. Miejsce pierwsze – żelazny deszcz. Wysoko w atmosferze brązowego karła jest tak gorąco, że nawet żelazo paruje i krąży w atmosferze jak woda nad ziemią. Gdy obłoki unoszą się i stygną, żelazo krzepnie i spada jako piasek. Żelazo ulega kondensacji i powstają chmury. Równie ładne jak nasze, ale złożone z okruchów rozgrzanych do 1000 stopni. Brązowy karzeł ma wielkość Jowisza, ale kilkadziesiąt razy większą masę. Przyciąganie jest tam 300 razy silniejsze niż na Ziemi. Przedmioty spadają znacznie szybciej. Piaskarka dobrze obrazuje efekt działania deszczu na brązowym karle. Atmosfera karła i grawitacja, 300 razy silniejsza od ziemskiej, sprawiają, że drobinki żelaza spadają z prędkością 100-150 km na godzinę. Szlifują jego powierzchnię. Siła piaskarki starła powierzchnię nierdzewnej stali. Nie trudno zgadnąć, co by się stało z blachą wystawioną na działanie żelaznego deszczu, drobinek rozpędzonych do 200 km na godzinę. Krople płynnego żelaza mają temperaturę 1500 stopni. Osiągają prędkość do 200 km na godzinę. Żaden parasol nie ochroni przed gradem ze stopionego żelaza. Byłby to deszcz z piekła rodem. To musi być najgorsza pogoda. Ciepło, konwekcja i kondensacja kształtują pogodę. Te trzy czynniki mogą wywołać na planetach potężne deszcze, wiatry o prędkości naddźwiękowej i wielkie susze. Połączenie tych elementów tworzy potężne cyklony. Do powstania burzy potrzebne jest zróżnicowanie temperatury. Na Ziemi pojawiają się między rejonami o różnym nasłonecznieniu. Typowy przykład to kontrast między oceanem a lądem. Huragany, choć ich mechanizmy są zaskakująco podobne do ziemskich, dają nieporównanie groźniejszy efekt. Temperatura na Wenus wynosi bez przerwy 500 stopni. W piecu do pizzy jest chłodniej. Mars z kolei jest suchy jak pieprz i lodowaty. Mamy burze i huragany, spowodowane różnicą temperatury. Słońce nagrzewa planetę nierównomiernie, co wywołuje cyrkulację w atmosferze. Obserwując inne planety, poznajemy zapewne przyszły los Ziemi. Wymienimy najgwałtowniejsze zjawiska pogodowe wszechświata. Żeby poznać perspektywy zmian klimatu, należy przyjrzeć się innym planetom z Układu Słonecznego. Ciepło powoduje powstanie wiatru. Heat is a catalyst that creates winds. Thank you.
Wichry z odległych planet nawet nam się nie śniły. Najsilniejsze wiatry kosmosu. Miejsce trzecie. Prądy strumieniowe na Jowiszu. Jowisz to po prostu olbrzym. Ma masę większą niż pozostałe planety Układu Słonecznego razem wzięte. Wiatr na Jowiszu mógłby zapewnić niezwykłe atrakcje. Prądy strumieniowe na Jowiszu są imponujące. Na Ziemi pojawia się zwykle jeden główny na każdej półkuli. Jowisz ma ponad 30 prądów strumieniowych, ujawnianych przez pasma chmur. Prądy strumieniowe na Jowiszu krążą w przeciwnych kierunkach. Tworzą różnobarwne pasy. Pędzą przez wyjątkową atmosferę o grubości prawie 2000 km. Ziemska atmosfera sięga do 100 km, a prądy strumieniowe są nieliczne. Dlaczego na Jowiszu są znacznie liczniejsze, a wiatr silniejszy, mimo że ten glob, otrzymując kosmiczne tornada, są nieprzewidywalne, zachowują się dziwnie? Najsilniejsze tornada wszechświata. Miejsce trzecie. Kosmiczna tromba powietrzna. Ostatnio odkryto w kosmosie gigantyczny wir. To obiekt Herbiga-Haro, utworzony przez strumień gazu, wyrzuconego przy narodzinach gwiazdy. Obiekt Herbiga-Haro to świecąca chmura gazu. Ujawnia się, gdy szybki strumień materii uderza w nieruchome skupisko gazu. Energia zderzenia sprawia, że rozżarzony gaz zaczyna świecić. Ten obiekt powinien otrzymać pierwszą lokatę w rankingu największych huraganów, gdyby nie jeden szczegół. Odkryty obiekt nie jest gazowym wirem. Ma spiralny kształt podobny do tornada, ale nie jest wynikiem ruchu wirowego. Tromba powietrzna to lej wirującego gazu. Natomiast ten kosmiczny obiekt powstał wskutek oddziaływania pola magnetycznego na międzygwiezdny gaz i pył. Wydaje się, że spiralny kształt tego tworu jest przypadkiem, bo inne obiekty Herbiga-Haro wyglądają inaczej. Wynika to z innego mechanizmu powstawania. Drugą lokatę w rankingu kosmicznych tornad zajmuje zjawisko podobne do ziemskich trąb powietrznych. To marsjańskie burze pyłowe, swoiste tornada czerwonej planety. W ciągu marsjańskiego roku obserwujemy tysiące miejscowych huraganów. Wzbijają gęste chmury pyłu o średnicy setek i wysokości kilku kilometrów. Czerwona planeta jest pylista i nieprzyjemna. Jej powierzchnię pokrywa piach. Nie widać tam wody. Gdy nad pustynią wstaje słońce, zaczyna się robić groźnie. Pyłowe diabły są trombami o średnicy setek metrów i wysokości. Naukowcy zgłębiający skrajne zjawiska atmosferyczne od dawna fascynują się Jowiszem. Od wieków badają tamtejszy wielki cyklon. Najgroźniejsze cyklony wszechświata. Miejsce pierwsze. Wielka czerwona plama na Jowiszu. Masywny Jowisz przyćmiewa inne planety Układu Słonecznego. Do jego wizerunku dobrze pasuje pogoda. Kolejny przejaw siły i wielkości.
W 1664 roku astronom Robert Hooke wypatrzył coś dziwnego na Jowiszu. Była to tarczka, nazywana obecnie Wielką Czerwoną Plamą. Nieruchomy antycyklon o średnicy kilka razy większej niż Ziemia. Od 1664 roku pozostaje w tym samym miejscu. Należy do największych dziwów Układu Słonecznego. Odkrycie nazwano Wielką Czerwoną Plamą, ale dopiero po stuleciach, gdy powstały odpowiednio silne teleskopy, stwierdzono, czym ona jest. Wielka Czerwona Plama to największy cyklon Układu Słonecznego. Wiemy, że szaleje od ponad 300 lat. Na Jowiszu powstał największy wir pod Słońcem. Jest to antycyklon. Przypomina huragan, ale działa inaczej. Napędza go źródło ciepła, tworzy wirowy układ wiatrów. W oku cyklonu zmieściłyby się dwie Ziemie. Wiatr osiąga prędkość 500 km na godzinę. Tornada i Wielka Czerwona Plama to olbrzymie wiry. Pierwsze powstają wokół niżu, a druga wyżu. W obu wiatr wokół oka jest ogromnie silny. Wielka Czerwona Plama niczym tajfun okrąża Jowisza. Wiatr osiąga nawet 1000 km na godzinę. Zdaje się, że zjawisko nigdy nie słabnie, zasila je wewnętrzne ciepło planety. Oko wchłania wszystko na swojej drodze. Wielka Czerwona Plama wchłania wszystkie małe wiry, które stają na jej drodze. Z powodu znikomego tarcia wobec braku stałej powierzchni na Jowiszu uważa się, że cyklon będzie szalał jeszcze przez wieki. Tarcie o powierzchni Ziemi sprawia, że kilka dni po dotarciu na ląd huragany tracą siłę. Wielka Czerwona Plama istnieje. Ale rekord należy do odleglejszych rejonów Wszechświata. Do największych odkryć planetologów należą wiatry, jakich nie chcielibyśmy doświadczyć. Najsilniejsze wiatry kosmosu. Miejsce pierwsze. Gorące Jowisze. Poszukiwacze ekstremalnej pogody powinni wybrać się na gorące Jowisze. Jest to klasa planet pozasłonecznych. Gorące Jowisze to miejsce znacznie gorsze niż Neptun. W porównaniu z nimi na Neptunie panuje spokój. Gorące Jowisze krążą po ciasnych orbitach bliżej niż Merkury wokół Słońca. Hot Jupiters orbit tightly around their stars, far closer than Mercury to our own sun. And all that intensywne ogrzewanie powoduje gwałtowne zjawiska pogodowe. Dociera na nie 20 tysięcy razy więcej energii niż do Jowisza. Panuje tam bardzo wysoka temperatura, 800 do 1100 stopni. Niektóre gorące Jowisze obracają się synchronicznie, wyhamowywane przez siły pływowe. Światło gwiazdy pada tylko na jedną stronę planety. Gwiazda oświetla wciąż tę samą stronę globu, która szybko się nagrzewa. Druga strona planety pozostaje zacieniona i powinna być zimna. Naukowcy zmierzyli temperaturę planety, gdy przechodziła przed i za gwiazdą. Stwierdzili, że obie strony emitują podobne ilości podczerwieni, czyli mają zbliżoną temperaturę. Jasność i temperatura planety po obu stronach niewiele się różniły. Fenomen zadziwił naukowców.
Coś przenosi energię z oświetlonej strony planety na przeciwną. Ale co? Niewątpliwie bardzo szybki wiatr. Obliczono, że osiągają 10 tysięcy kilometrów na godzinę. Wiatr na gorących Jowiszach dmie nieporównanie szybciej niż to bywa w Układzie Słonecznym. Kilometrów nad powierzchnią Wenus. W grubej warstwie chmur nieustannie tworzy się kwaśny deszcz. Opad na Wenus składa się z kwasu siarkowego znanego z akumulatorów. Jest bardzo żrący, wypaliłby naszą skórę i spowodował inne zniszczenia. Kwas siarkowy wyżarłby całe ludzkie ciało. Pozostałby tylko proch. Plebiscyt wygrał najbardziej toksyczny, a może nawet najniebezpieczniejszy ze wszystkich deszczy. Brązowe karły kryją się w ciemnościach kosmosu. Są cięższe od Jowisza, najmasywniejszej planety naszego Układu, ale ciemne. Z trudem można je zaobserwować przez teleskop. Brązowy karzeł to nieudana gwiazda. Wielka kula gazu, która nie rozbłysła. Żeby nastąpił zapłon reakcji termojądrowej, masa gwiazdy musi być odpowiednio duża. Brązowe karły nie spełniają tego warunku. Choć brązowe karły to nie wypadek, panuje na nich wysoka temperatura. Ponad 1500 stopni. Prawdziwe gwiazdy są zbyt gorące, żeby mieć atmosferę i pogodę. Nad brązowymi karłami możliwa jest konwekcja i kondensacja. W skrajnych warunkach powstaje wyjątkowy deszcz. Najgroźniejsze deszcze wszechświata. Miejsce pierwsze – żelazny deszcz. Wysoko w atmosferze brązowego karła jest tak gorąco, że nawet żelazo paruje i krąży w atmosferze jak woda nad ziemią. Gdy obłoki unoszą się i stygną, żelazo krzepnie i spada jako piasek. Żelazo ulega kondensacji i powstają chmury. Równie ładne jak nasze, ale złożone z okruchów rozgrzanych do 1000 stopni. Brązowy karzeł ma wielkość Jowisza, ale kilkadziesiąt razy większą masę. Przyciąganie jest tam 300 razy silniejsze niż na Ziemi. Przedmioty spadają znacznie szybciej. Piaskarka dobrze obrazuje efekt działania deszczu na brązowym karle. Atmosfera karła i grawitacja 300 razy silniejsza od ziemskiej sprawiają, że drobinki żelaza spadają z prędkością 100-150 km na godzinę. Szlifują jego powierzchnię. Siła piaskarki starła powierzchnię nierdzewnej stali.